A to oznacza, że wracają piłkarskie emocje związane z czwartą ligą dolnośląską. Przed nami pierwsze spotkanie rundy wiosennej Sokoła Marcinkowice. Dzisiaj naszymi gośćmi, naszymi rywalami będzie ekipa Orła Ząbkowice Śląskie. Drodzy Państwo, nasi dzisiejsi rywale to zdecydowanie doświadczony czwartoligowiec, który już od 10 lat nieprzerwanie występuje na tym właśnie poziomie rozgrywkowym. Przypomnę, że KS Orzeł również w latach 90. radził sobie bardzo dobrze na poziomie trzeciej ligi. Jest to zatem klub o solidnych piłkarskich tradycjach. Co więcej, jeszcze w latach 2007-2013 piłkarze z Ząbkowic Śląskich reprezentowali Dolny Śląsk w Dolnośląsko-Lubuskiej trzeciej lidze. A te ostatnie 10 lat, czyli od 2013 roku, Orzeł występuje właśnie na poziomie czwartoligowym. W ostatnich latach nasi dzisiejsi rywale kończyli rozgrywki zazwyczaj w środku tabeli, ale zdecydowanie najlepiej wypadł Orzeł w zeszłym sezonie, zajmując ostatecznie piąte miejsce w ligowej tabeli. Ta jesienna runda obecnego sezonu 2022-2023, też była w ich wykonaniu całkiem niezła. W 15 rozegranych meczach zdobyli 24 punkty, a jest to efektem 6 zwycięstw, 6 remisów i 3 porażek. Ten dorobek punktowy na ten moment plasuje Orła Ząbkowice na 7 miejscu w ligowej tabeli. Stosunek bramek naszych dzisiejszych rywali to 25 goli zdobytych i 19 straconych. Gospodarze, Sokół Marcinkowice, piłkarze trenera Marcina Krzykowskiego zdobyli dotychczas 14 punktów i w ligowej tabeli aktualnie plasujemy się na 14 miejscu. Mamy na swoim koncie 4 zwycięstwa, 2 remisy i 9 porażek. Na koncie 27 goli zdobytych i 37 straconych. Przypomnę, drodzy Państwo, że w tej ostatniej kolejce poprzedniej rundy sezonu ostatni mecz rozgrywaliśmy w Nowej Rudzie, przegraliśmy tam 1-0 z gospodarzami. Za nami przerwa pomiędzy tymi dwoma rundami, oba zespoły przepracowały okres przygotowawczy. Dziś zobaczymy efekty tej pracy na boisku. Trzymamy mocno kciuki za podopiecznych trenera Marcina Krzykowskiego. Warto też wspomnieć, drodzy Państwo, że w tym sezonie graliśmy już z Orłem Ząbkowice Śląskie. Graliśmy na wyjeździe. Wówczas w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych obie drużyny rozegrały naprawdę emocjonujący mecz, zakończony ostatecznie remisem 3-3. Bramki dla Sokoła w tym meczu strzelali Krzysiu Bialik i 2 razy Adrian Pytlik w ostatnich minutach spotkania doprowadził do tego cennego remisu. Aktualna sytuacja w tabeli grupy wschodniej czwartej Ligi Dolnośląskiej przedstawia się następująco. Liderem Słowianin Wolibórz w 15 meczach 34 punkty. Tuż za nim Piast Żmigród i na trzecim miejscu Lechia Dzierżoniów. Obie te ekipy jak na razie mają na swoim koncie 33 punkty. Ta walka w tym czołowym peletonie trwa. Na czwartym miejscu Polonia Stal Świdnica. Piąte miejsce to Motojelcz Oława. A dalej na szóstej pozycji Fotohigiena Gać i właśnie Orzeł Ząbkowice Śląskie. Szanowni Państwo, jak zwykle tradycyjnie zapraszam wszystkich Państwa do śledzenia, obserwowania, lajkowania, komentowania wszystkiego, co dzieje się na naszym klubowym Facebooku, na fanpage'u Sokoła Marcinkowice. Znajdziecie Państwo wszystkie najświeższe informacje z klubu, oczywiście wyniki, ciekawostki, dużo zdjęć. Bardzo serdecznie polecamy obserwowanie fanpage'u na Facebooku Sokół Marcinkowice. Zachęcam. Przypomnę też, drodzy Państwo, że działalność naszego klubu wspierają liczni sponsorzy. Wspiera nas gmina Oława, wspiera nas hurtownia materiałów budowlanych Matbud. Firma Betax, montaż systemów zabezpieczeń Jarosława Słockiego, spółka ATM, Grupa SA, Zakład Usług Pogrzebowych Jaśnikowski, firma eklimatyzacje.pl Grzegorza Kowalskiego, hurtownia stali Pakostal, hurtownia dla instalatorów BIMS Plus, firma Dachdeckermeister pana Pawła Wesołowskiego, skład drewna Piwowarczyk,
A także wspiera nas Barsolówka w Marcinkowicach, pokrycia dachowe Kowalczyk, gabinet osteopatii, terapii manualnej i rehabilitacji pana Marka Biega oraz pan Jan Juszkiewicz. Bardzo serdecznie wszystkim sponsorom dziękujemy. A teraz powolutku szykujemy się już do meczu 16. kolejki 4. Ligi Dolnośląskiej sezonu 2022-2023. Za chwileczkę godzina 15 i mecz Sokół Marcinkowice kontra Orzeł Ząbkowice Śląskie. Murawie, nasi dzisiejsi goście, drużyna Sokoła, Orła Ząbkowice Śląskie oraz gospodarze Sokół Marcinkowice. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi trójka sędziowska z kolegium sędziów w Legnicy. Jako sędzia główny pan Łukasz Sobiło, na liniach pomagać będą mu asystenci pan Kajetan Kasprzyk oraz Amadeusz Opaliński. Drodzy Państwo, spieszę do Was już ze składami obu dzisiejszych zespołów. Jako pierwsi goście drużyna Orła Ząbkowice Śląskie, dzisiaj w czarnych trykotach. W bramce z numerem 94 Piotr Gębara i dalej w polu Michał Łaski, numer 3, Kamil Ostaszewski, numer 7, Paweł Witsanko, kapitan zespołu z numerem 8. Dziewiątka to Radosław Grzywniak, z numerem 10 Łukasz Maciejewski. Szesnastka Konrad Maciak, z numerem 21 Kamil Aramowicz. Numer 20 to Jewgeni Berych. Z numerem 23 Igor Wargin. I skład uzupełnia numer 27 Bartłomiej Naściszewski. Trenerem zespołu gości jest pan Rafał Markowski. A teraz przed nami jedenastka, którą dziś desygnował do gry trener Marcin Krzykowski, Sokół Marcinkowice, w bramce numer 27 Jakub Matlak. Rozpoczynamy już to spotkanie, drodzy Państwo, dokładnie. Mamy godzinę 15:02 dla wszystkich tych, którzy będą chcieli kontrolować sobie czas. Numer 7 Adrian Pytlik, 8 to Tomasz Wroński, z numerem 9 Krzysiu Bialik. 11 Kasper Roberts, z numerem 4 Jakub Matysiak, 15 kapitan zespołu Piotr Ficoń, numer 17 to Alan Antas, z numerem 19 Filip Jankowski, 21 to Robert Sobieraj i z numerem 14 Kamil Ograbek. Drodzy Państwo, spotkanie już się rozpoczęło, 16 kolejka, Sokół Marcinkowice kontra Orzeł Ząbkowice Śląskie. Oglądajmy. Thank you.
Wystawy! Jeden do niego! Dobrze, pan. Pokaż mu się jeden! Spokojnie. Wyrasola, Łukasz! Kurwa, zagraj! Dwadzieścia jeden niepokryty! Weź wargi, nie! Jedzie do niego! Nie fałuj! No właśnie, panie. Ale kurwa, ty nie ma. No. Tak nie może popatrzeć, jak jest na kontę, tam mi wpadło. Nie, bo tam chyba też jest. Już odsuka i Let's go!
Trzech, kurde. Aj. Pokaż mu się! Aj. Patrz się trochę, Igor! Kochanie, Igor! Ja to padnie tylko mocniej. Mocniej dokładnie. Czekaj.
Tak, dokładnie. Dość mocny. Nie czeka. Oj, 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 oj. Nie podobajcie się, gramy dalej! Nie czekajcie na zawodników, grajcie. 11 minuta spotkania, 1-0 dla Sokoła. Marcinkowice, gospodarze, obejmują prowadzenie, a to za sprawą celnego strzału Adriana Pytlika, numer 7. Przypomnę, drodzy Państwo, mamy 11 minutę spotkania. Sokół Marcinkowice kontra Orzeł Ząbkowice. 1-0. Cię jeden bliżej, tam chodzi jego. Igor, podejdź do niego, podejdź, podejdź. Zajrzaj! Nie na pałę, kurde! Thank you.
tym szybciej. Nie czekaj, gdy się dojdzie. Prostowaną nogą poszedł. Ale ja jest robię. I zostałem tylko od zasadzie. Sędzia, pokrop się, Małola. Ty jak teraz ty, kurde, podniosłeś chorągiewkę? Przecież nawet nie dotknął piłki. Nie dotknął piłki. Stopę. Co ty robisz? To nie widzisz, nie stopie. Jesteś, kurde, czy jesteś sędzią? Jak to jest sędzią na kół. To jest sędzią na kół. Okulary na. Stopie. Zastanów się trochę. Palny! Ręka. Ale ja. Sędzia leży, pokaż chorągiewską stajanie. Oni grają, nie? Że oni mają pisz. Ale teraz numer dał chłopie tu. Jak ty to widziałeś, że kurde podniosłeś tą chorągiewkę? Przecież nawet piłki nie dotkną. Piłki nie dotkną chorągiewki. No pozycję. Nie no, Łaskiemu pokazał spalonego, ale przecież nawet nie dotknął Łaski. Pozycję spaloną. Dzisiaj jeden niepokryty masz! Jeden, jeden do niego! Thank you.
Nie tak, dokładnie. Nie napały. Cały sens? No daj mu kartkę! Już drugi raz fauluje, no co? Ale... To żądaj! Czego on się boi? Co to już skurcze i łapią? Zmiana. Daj mu kartkę, kurwa, ciągnąco ty się. Moment, bo jeszcze nie zaszczę. Ta piąta minuta spotkania wymuszona kontuzją. Pierwsza zmiana w zespole Sokoła Marcinkowice. Boisko opuścił kapitan zespołu numer 15 Piotr Ficoń. Zastępuje go numer 16 Mikołaj Marszałek.
Drodzy Państwo, zupełnie jeszcze informacje, że opaskę kapitańską przejmuje w tym momencie Adrian Pytlik, numer 7, a zatem zdobywca jedynego jak do tej pory gola w tym meczu. Dawać teraz! Ale pokażcie mu się! Ja kurwa, jak to zrobię, to zrobię, kurwa, to chyba ta sama noga. Nie, ja! Rzuć to! Dobra, fazę. Pokaż mu się jednej kurę, nie podujcie się. Nie czekaj! Ładnie, to kurde. Thank you.
No! Dobre, dobre, bramkarz wychodzi! Strzelać z daleka! Teraz lutu! Po co łaski gra, pan? Po co łaski gra? No. Dobra, proszę.
Wyżej bij, George! Bądź, bądź, dzwonią, bądź! Ja pierdolę, nie trafię. Kurde! Po 21 nie masz pokrytego! Za tobą 21 masz! Orzeł! To gdzie jest ta ufa? To się nie zrobić. Dawaj tu Żenia, dawaj! Jeszcze ten jeden zrany, bo wyżej, wyżej! Graj go raju, już zamykaj Żenia. Ajajajajaj. Drodzy Państwo, rozpoczęła się 40. minuta dzisiejszego spotkania. Sokół Marcinkowice prowadzi z Orłem Ząbkowice Śląskie 1-0. Przypomnę, że bramkę jedyną jak na razie w tym spotkaniu zdobył w 11. minucie Adrian Pytlik. A to trzeba tak zrobić. Nie daj mu, nie daj mu! Jedę do niego, pomóż mu, jedę! Co w stronę, ej! Ej, sędzio! W stronę, ej!
Sędzia, nie kombinuj! Kombinujcie! Sędziowie! To sędzi normalnie, a nie! Sędzia, nie kombinuj! Nie patrzy, kurwa, też trochę, kurwa, i sędzi normalnie, a nie! Nie kombinujcie, kurde! Jak nie, to ta kurwa z powrotem! A bo będziemy nagrani w telewizji, chłopcy, to się tak, TVP. Łukasz, dokładnie! Boże, co teraz było? Wyżej osiem! Faulował naszego, co nie? A który nasz? Albo nie widziałeś, pajacu? Proszę nie obrażać sędziów. Wyżej, wyżej! Zostało z nim, to co to daje? Równo daje. Co jest? No spalony był przecież jak byk. Pokazuję. Nie. Oj, pokazuję. Nie tak radę. No, dobrze chcę. No dobrze. Nie tak, dokładnie. Puść, puść, dobra. Ale nie tak, dokładnie. Nie cofać się orzeł, nie! Nikomu. Ezer ma tego. Kurwa, nie ma. Podejdź łaski na główkę! A ty długa! Od taka strata. No to wuj Bartek! Długo! Długo daj! Kurde, kurde, nie podaj. Dokładnie grajcie!
Kriatę. Tak. Kriatę. Ale pokaż mi się jeden jeszcze, pokaż. No! Brawo! W końcu! Włączałeś sędzia! No? No, drygnął. No wiesz, jak on napastnik, to tak, to musi tak ładnie. Lewandowski tak samo. Motora na koniec coś pyknąć. Taką samą jak przed chwilą. Z bustami. Łasy przebiega. A mi tego sama? Aby franka. Radę strzelaj! No blanku, wyjdzie. Nie ruchy to nie strzelaj. I blanku. Ach, kurwa. Drugie powie wyjdzie. A ma tam leży na ekspozycji, nie? Sędzia Łukasz Subiło gwizdze po raz ostatni. Łukasz Subiło, przepraszam bardzo, kończy tę pierwszą połowę dzisiejszego spotkania. 16. kolejka 4. Ligi Dolnośląskiej. Sokół Marcinkowice kontra Orzeł Ząbkowice Śląskie. Jak na razie 1-0.
Sokołem Marcinkowice, a Orłem Ząbkowice Śląskie. Jak na razie 1-0 dla gospodarzy. Bramka w 11 minucie Adriana Pytlika. Szanowni Państwo, ta inauguracja rundy wiosennej oczywiście nie tylko trwa w Marcinkowicach, również sporo innych ciekawych spotkań na tym czwartoligowym poziomie jest dzisiaj rozgrywanych. Piast Żmigród gra dzisiaj ze Skałkami Stolec. Moto Jelczoława podejmuje na własnym obiekcie zamek Kamieniec Ząbkowicki. Lechia Dzierżoniów pojechała dzisiaj do Gaci, gdzie gra z tamtejszą Fotohigieną. Barycz Sułów mierzy się z Bielaganką Bielawa. Górnik Wałbrzych gra z Polonią Stal Świdnica. Polonia Trzebnica u siebie z Piastem Nowa Ruda. A Słowianin Wolibórz mierzy się dzisiaj z ekipą Galacticos Solna. Szanowni Państwo, tak jak wspominałem, jesteśmy po okresie przygotowawczym pomiędzy rundami w tej przerwie. Wiele ciekawego działo się w naszym klubie. Rozegrała nasza drużyna Sokoła aż 6 sparingów w tym czasie. Pierwszym z nich był mecz z holenderską drużyną SJZ Zoeterwoude. Wygraliśmy to spotkanie 3-1. Później mierzyliśmy się ze Ślęzą Wrocław. Ulegliśmy ekipie z Wrocławia 2-1. Potem sparing z Piastem Żmigród. Tu też niestety porażka 2-0, ale później skoczyliśmy już na wyższe obroty i zwycięstwo z Polonią Bielany Wrocławskie jest 0-5. Wygrana z Polonią Środa Śląska 2-3 i również zwycięstwo 0-3 z ekipą Zenita Międzybórz. Te 6 sparingów już za nami. Sporo działo się też w kadrze naszego zespołu. Z drużyną pożegnali się m.in. Tomasz Rudolf i Kacper Siekanowicz. Obaj ci zawodnicy dołączyli do ekipy Orła Marszowice. Z ekipą Sokoła pożegnał się także Damian Waś, który przeniósł się do Strzelinianki Strzelin. Nie ma z nami także już Huberta Napierały, bramkarza. Ale za to pojawiło się sporo nowych, ciekawych nazwisk. Zdecydowanie warto wspomnieć, że do zespołu dołączył m.in. Mikołaj Marszałek z drużyny Śląska Wrocław, z zespołu, który występuje w Centralnej Lidze Juniorów. Dołączył także Witalij Jewtuszenko z Fotohigieny Gać, Jakub Matysiak z drużyny GKS Mirków Długołęka. Dołączył do nas także Karol Osiecki z Polonii Trzebnica, Bruno Węcel, bramkarz ze Ślęzy Wrocław, a także Kamil Ograbek, sprowadzony z trzecioligowej Stali Brzeg oraz zawodnik, którego chyba nikomu z kibiców Sokoła Marcinkowice przedstawiać nie trzeba, Tomasz Wroński wraca do nas z drużyny Ślęzy Wrocław. A zatem sporo ciekawego w kadrze działo się w tej przerwie pomiędzy rundami tego sezonu. Jak na razie, tak jak wspominałem przed spotkaniem, zajmujemy 14 miejsce w ligowej tabeli. Najlepszym strzelcem naszej drużyny pozostaje nieobecny już Tomasz Rudolf, który ma na swoim koncie 9 goli. Na drugim miejscu Krzysztof Bialik z 7 trafieniami. A dzisiaj na podium strzeleckie trafia Adrian Pytlik, który wraz z Kacprem Obercem i z Robertem Sobierajem mają na swoim koncie po 3 trafienia. Drodzy Państwo, przypominam o fanpage'u na Facebooku naszego klubu Sokół Marcinkowice. Jest obecny na Facebooku, sporo tam się dzieje, sporo aktualności z życia klubu, dużo najświeższych wieści, wyniki meczów, sporo zdjęć. Zapraszamy bardzo serdecznie do obserwowania, szerowania, komentowania, lajkowania. Zapraszamy do wszystkiego, co można robić w social mediach. Przypomnę, sponsorami klubu Sokół Marcinkowice są gmina Oława, hurtownia materiałów budowlanych Matbud, firma Betax, montaż systemów zabezpieczeń Jarosława Słockiego, spółka ATM, grupa SA, zakład usług pogrzebowych Jaśnikowski, firma eklimatyzacje.pl Grzegorza Kowalskiego, hurtownia stali Pakostal, hurtownia dla instalatorów BIMS Plus, firma Dach Deckermeister Pawła Wesołowskiego, skład drewna Piwowarczyk,
Bar Solówka w Marcinkowicach, pokrycia dachowe Kowalczyk, gabinet osteopatii, terapii manualnej i rehabilitacji Marek Biega. Sponsoruje nas także pan Jan Juszkiewicz. Wszystkim sponsorom bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Drodzy Państwo, wracamy pomału do tego dzisiejszego spotkania. Druga połowa przed nami. Na boisku już obie jedenastki. Goście Orzeł Ząbkowice w czarnych trykotach. Gospodarze w trykotach biało-zielonych. Sędzia główny dzisiejszego spotkania, pan Łukasz Sobiło. Na liniach asystenci Kajetan Kasprzyk oraz Amadeusz Opaliński. Zespół gospodarzy przystępuje do tego spotkania bez osobowych zmian. A w zespole gości szykuje nam się, zdaje się, jedna roszada. Żenia? No. Żenia. Drodzy Państwo, mamy dokładnie godzinę 16:04. O tej godzinie rusza druga połowa dzisiejszego spotkania w zespole. Naszych dzisiejszych gości pojawił się na boisku Serhii Makarenko z numerem 17. A zatem druga połowa przed nami. Sokół Marcinkowice kontra Orzeł Ząbkowice Śląskie. Jak na razie 1-0. Odsłoń. Po ziemi, po ziemi! Jeszcze raz! Nie ma spalonego, będzie to odbita. Aj. Dawaj Makar. Bardzo dobrze. I teraz druga.
Przesunąć, przesunąć! Ale w środek nie... Długa, długa! Bartek! Bardziej! Teraz wracaj, wracaj! Pokazujcie się mu, pokazujcie mu się! Lewa strona! Dawno należało. Dawno tam tutaj nie miał, kurwa, problemy. Idź Jantek, idź Jantek, idź! To się gubią! Wycisnąć trochę im. 59 minuta spotkania. Żółtą kartką ukarany zawodnik Sokoła Marcinkowice z numerem 8, Tomasz Wroński. No! No! Proszę Państwa, rozpoczęliśmy 50. minutę dzisiejszego spotkania. Nasza góra! Jeden do niego, jeden! I teraz! Iść. Jeden! To nie próbuje, to nie Czas! Łukasz, twoja, twoja, Łukasz! Walcz! Nie czekaj, że ci dojdzie ta piłka! Podejdź do niej! Gramy, gramy! Wyżej, wyżej, orzeł! Józa! Chodź tu, dobrze, dobrze, do boku chodź! Thank you.
wszystko tam graje. Rzuca. Aj, aj, aj. Strzelaj, Radek! Nie tak. Ja się też lubię. Czemu nie ma nic? A się? Będę tego brała. To jest nic ładne, bo jest. Dam to 17, podejdź, podejdź dalej to. Jeszcze! Leć, leć! Pokaż mu się jeden, jeden! Pięćdziesiąta piąta minuta meczu. Żółta kartka dla zawodnika Orła Ząbkowice Śląskie. Ukarany nią zawodnik z numerem 8, Paweł Witsanko. To sędzia! Co ty krzyczałeś? Co ty wyprawiasz? Co ty nie mam swojej kawy? Patrz na to, czego kurwa jesteś, jest, chłopie, patrz trochę! Zajebał mu kurwa łukiem w rękę! No co ty robisz? Głowę! Chłopie, zostawmy się trochę! Chodź na te kurwa, oni sędzia tam! Chodź, on w szoku jest! Ślepy jesteś, co? Podnosz to w polędziewkę! Tak nie można! No łukiem, popatrz się trochę kurwa, przecież łukiem go jebną! Czerwona kartkę za to! Łokciem go zawalną! No tak nie można! A ty gównia też do czego jesteś, chłopie, patrz trochę! Co wy wyprawiacie? Przecież łukiem go walną! No co wy wypowiadacie? Tak nie można! Ludzie kochani! Mecz spadnicie! Numer 8! Tak nie można! 8! 8, 8! Ludzie kochani! Ludzie widzą, to żarbona jak gramy fair, to grajmy fair! Nic nie widzieli, to niech tam okulary kupi! Nie widzi. Kurwa, tak sędziują, że nie szlak. Dajcie spokój. Tak nie można. Nic nie widział. Albo nie chciał widzieć. Albo nie chciał widzieć. Palonego on... To będzie chciał widzieć, co on pokazał. Jest nagranie, chłopie. Co zrobić? Nie, kurwa, do klasy pójdzie. Do tej klasy. Bądźmy ludźmi. Co mu za kartkę? Nikomu nie za kartkę. Nic nie było. Boczny nic nie było. Chodź ci dam okulary. Boczny znowu dałeś ciała. Chłopie. Ty się patrz trochę. Chyba i juniorek. Przecież głowy by mu złamał, kurwa. Kark by mu złamał, kurwa. On zesrany jest. Nie wiem, gdzie jest w ogóle. Chodź, ale ty dałeś plamy, syn. Drugi raz. Tak nie można. Aby klasę sędziować. Uderz to. Kurwa, widzę. Potrafi spoczyć leć. Kurwa,
Brawo! Czego kurwa działo? Oj Boże, Boże, kurwa. Zawsze elektryka to nam kurwa nie leje. To się grzeje, nikt się nie grzeje. Jak no wszyscy się grzeli, widzisz? To nie on. To nie teraz, ja się do tych pierdolnych. Co? Elektryka nam nie leje. Wiesz, no bo kurwa ten wolk ma coś takie blendy, wiesz. Tak! 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 Hej, no kto jest, kurwa? Kto jest sędzia? No gościu! Czerwona kartka, kurde, za takie odzyskanie. Niesportowe zachowanie, kurde. Tak. To jest czerwo powinno być. Czerwona kartka, kurde, za takie odzyskanie. Ale się dają kłopot. Łukasz, twoja jeszcze, twoja walka! Łukasz, nie czeka! W 60 minucie spotkania kolejną żółtą kartką karany jest Sokół Marcinkowice. Tym razem do notesu sędziego trafił Filip Jankowski, numer 19. Mało! Powtórka. Gol, gol, gol! No, teraz! Paniszko! Aj, aj, aj! Jeszcze jeden wszyscy w bramkę! Piątek na bramkę idź! No, z drugiej strony! Dawaj to kurwa trzyma tą piłę. Komu? Kurwa miał dwóch kurwa lepiej nie odstawionych. Nie ma. No widziałeś jak to można na stole. Gdzie to nie było? Kama! Pizza lewa, rękę w lewo! Pizza lewa!
O 117, nie idź tam! Zapytaj na przykład na wszystkie do dolne. Nie będziesz musiał malować. A żeby mi nie zapłacić, proszę. No kurde! To jest sędzia! Nie, ale to jakby miał nikogo przed sobą, to wtedy. Tak, musiał być. Dobra, jechać teraz nimi! Gramy swoje to teraz! Ładne doświadkowanie, co znaczy? Pięknie! Ładne doświadkowanie i bramka dałbyszka. Kurwa, za 65. minuta dzisiejszego spotkania i mamy wyrównanie. Bramkę zdobywa drużyna Orła Ząbkowice Śląskie, a dokładnie na listę strzelców wpisuje się zawodnik z numerem 7, Kamil Ostaszewski. Brawo! Gramy, Kamil, gramy! Gramy, panowie! Nasz jest do wygrania! Dodam jeszcze, drodzy państwo, że chwilę wcześniej żółtą kartką został ukarany zawodnik z numerem 16 w drużynie Sokoła Marcinkowice, Mikołaj Marszałek. Ciśniemy, ciśniemy, panowie! Tylko dokładnie, Paweł! W tym momencie na meczowym zegarze 66. minuta spotkania. Chodź tu 17, chodź do boku! Dawaj, Radziu, dawaj! Idź, Radę! Jeden do niego, jeden! Wycofaj się! Dawaj, Makarenko! Łukasz, bramka. No. Druga i do domu. Nie! Nie! Brawo, Łukasz! Oni już siedzą! Maciejski, że to już jego doszatkował? Chodzić nie mogą! Dawaj, Orły! I gramy orzeł! Obronę! Nie, nie, czwórka albo siódemka. Dawaj, Orły! Oni do przodu i do mi kontra! 68. minuta spotkania.
Orzeł Ząbkowice odwraca losy tego meczu i wychodzi na prowadzenie 2-1. Mam kasę, bo... Prawno strzelił to! Nic. Nie wiem, nam się nie śpi. O, brawo, no jeszcze! Weź się pan informuje. Janek na boisko. Nie, ale profilaktycznie. Tak się bawi, tak się bawi. O, żałek! Jeszcze nie koniec meczu. Tak. Ile do końca zostało? Tak, 17, na bok, na bok! I tam co, dłoni ja już ledwo łażą. Idzie grzywnia. Idziesz, Radek, idziesz! Lepszy jesteś! Brawo, Radek! Radek strzelaj! Maciej, ja bezpośrednio z rogu, ale tam do całego kręcia to mogę powiedzieć samobójcze. Pokaż mu się, pomóż mu jeden! Pierwszy mu Ostaszewski strzelił mały z głowy tam. Brakuje tak, przyczy moje, no, no. I minął bramkarza i na 1-1. Nic nie będzie. Do niego! Tak. Dawaj do przodu! O, dzieci mi to może powiedzieć, tak? Dobra, okej. Moja twoja bajka! Walcz, Olu, walcz! Lepszy jesteś! Łukasz, dobrze! Idź, Łukasz! Dobrze, Łukasz, dobrze! Czego się boicie? Nie masz co się bać już! Zmiana, to u nas, nie, u nas. Marszałek do zmiany! Bartek, długa! Długa! Spójrz długo! 70. minuta spotkania, podwójna zmiana w zespole Sokoła Marcinkowice. Boisko opuszcza zawodnik z numerem 11, Kasper Oberc, a także Filip Jankowski z numerem 19. W ich miejsce numer 99 Karol Osiecki oraz zawodnik z numerem 10 Olech Spirow. Krótko, Makarenko, krótko. Tak, słucham. No, Orzeł prowadzi 2-1 królowi. Przegrywał 1-0, tak się. No, a nie wiesz jak tam Czernica? Nie wiesz jak tam Czernica? Czernica, nie wiesz jak tam Czernica za to? No, Czernica. No. Ile? 0-0, dobra. Czernica 0-0. Czernica rezultuje 0-0. Zamykaj. I dziada! Uważaj! Macia! Druga strona ta! Druga! Nie tak! Bartek, dokładnie! Igor jest!
Dobrze, Martyn, dobrze, dobrze, nie przejmuj się. Co to było? Był spalony. Był, był. Mircza! Jeden! Od 10. Dam radę! Brawo! Dobrze, dobrze! Spokojnie, spokojnie! Spokojnie, spokojnie! Nie straciłem! Nie straciłem! Dokładnie! Graj, nie przejmuj się, Radek! Znaczy, Bartek! Dawaj, dawaj! Igor, dokładnie! Nie na siłę! Do boku, Makarenko! Taka kontra idzie i kurwa sam na szale. To jest bardzo faul. Nic nie reaguje na występy. Nic, kompletnie. Nawet nie pokażę, co nie będzie pokazać. Aż nieładnie. Baby! Leży! Powiem, podejdź do niego, podejdź, podejdź! Sędzia, no przerwij to! Nie, 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 Łukasz. No i ręce rozkłada, to chyba nic nie widzę. To naszego czy tamtego, no. Wiesz, ale na ramię spadł. A widać jak to wyglądałeś? Puszczą? Co? Widać jak to z puszczą? Widać jak to jest puszczą? Nie pomyślę? To jest, to jest... Nie, ja nie mam polsa, ale wiem, że widziałem tą bramkę. Ale kurde, ładę, że ładę sobie. Bramka padła, no. I grali, no, a ona za linię. No, no, no. Dobrze, brawo! Strzelać Lechia, jakby co? 5-0. Co? Lechia przegrała z Lechem 5-0. Lekro oglądałem. Nie będę w tym klamie, ale da mi się to poglądać na spotkanie. Ja tak spadłem, to będę z nami. Radek, dawaj za nim to! Dawaj, Radek, on się jornie! Ale za ciebie się mylił, bo to Nie, Kogo?
Radek, dawaj, Radek! Chłop to! O, jaki babol! Jeden do niego jeden, Paweł! Podejdź, podejdź! Dobrze, dobrze! Wypychajcie mi! No. Dawaj makarenkę na bok! Zadziałał? Rozpoczynamy 80. minutę dzisiejszego spotkania. Żółtą kartką ukarany zawodnik Sokoła Marcinkowice z numerem 21 Robert Sobieraj. Mamy też zmianę, drodzy Państwo, w zespole Sokoła Marcinkowice. Boisko opuścił zawodnik z numerem 9, Krzysztof Bialik. Zastępuje go Piotr Załupka, numer 18. Dawaj tego! Makar jest! Dobrze, makar! Trudno. Dawaj parę minut. Teraz rzucamy i 3-1. Na bałagan. Brawo, Paweł! O kurde, to już jest sędzia. Opiadomiliśmy.
Opuszczam. Dobry. Mały. Brawo, Osa. Brawo, Osa. Brawo, Osa. Brawo. Szewczyk wysoki jest. Ale wysoki może na te piłki. Nie. Zmiana w zespole Orła Ząbkowice Śląskie. Boisko opuszcza zawodnik z numerem 7, Kamil Ostaszewski. W jego miejsce numer 15, Bartłomiej Szewczyk. Bartek, gramy, Bartuś! Gramy, żeż kurwa! Teraz idziesz, idziesz! Jeszcze trochę, Grzesiu! Radę! Teraz idziesz! Dawać jeszcze 5 minut do Orły. Na kręgu podejdź! Łukasz! Cześć! Teraz będzie 7, 5, bo jest to chodzi. Pierwszą taką przełożyć. Nie kręgu! Brawo! 21, teraz i tak. Udaj! O, teraz to. Szanowni Państwo, rozpoczęła się 85. minuta spotkania. Brawo, Macieja! Przycentruj coś tam dobrego! Łukasz! Dawaj na Łukasza! Dobra. No mówię, umiejętnie się trzeba... Łukasz, idź, idź, Łukasz! Nie daj! Bardzo twoja, dobrze! Bardzo ładnie! Miarę robimy! Wyżej! Nasza! Pomału! Prawo 9! O, twoja! Walka! Spokój, spokój! Spokojnie! Lewe, lewe! No. Dobra. Dawaj, chłopie! Ale przegrywali na 1-0. Aż wybijał, a ten się później, wiesz? Może to jest nasza. Ja tylko na mieście nie mam. Ale Makar zrobił robotę. No, zrobił. Od samego początku z tym... Staszewskim, tak rozumiem? Bo to Makar rzuci temu Staszewskiemu, no, co nie? Bo Makar robi się lepszy, kurwa, od Żeni. Nie, ja tak wiem, że jest w formie. Ty.
Dawaj, dawaj, dawaj! Zobaczcie, że do liczby. Będzie powiedział za nas. To się szykuje. Chodzi na czas. Ryć to! Jeden mu do centrowa zmata! Chodź, chodź! 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 Ile ja się jeszcze? Tak będzie. A ty każdy punkt się liczy. Trochę to ile się ma będzie? Tak, przyziemnie. Ja ci powiem, jak Zobaczcie na sędziego. Legielski gra! Walka, walka Legielski! Trzy minuty. Trzy! Trzy minuty? Drodzy Państwo, w 90 minucie spotkania nastąpiła zmiana w zespole Orła Ząbkowice Śląskie. Na boisku pojawił się zawodnik z numerem 77 Dominik Jagielski, zastępując Radosława Grzywniaka z numerem 9. A sędzia główny dzisiejszego spotkania zdecydował doliczyć dodatkowe 3 minuty gry. Gospodarze akcje robią, to musi przerwać. Ale sędzia i tak nie przerwa. A nie przerwa. Brawo, brawo, sędzia, czas! Półtora. Jak trzy dołożę, to półtora. Trzy dołożę. Do mnie nie strzelaj to! Jagielski, dawaj tam za nim! Dobra! Maka, dawaj! Uj, zapalił światła, kurwa. I teraz! No makę masz! Maka. Aj! Moja maka! Tak, maka! Dawaj, sercu! Dobrze, spokojnie! Uważaj! Dawaj, Igor! Paweł, o, szedł. Kurde. Puść to! Będzie czas! 3 minuty! Yes! Koniec meczu, drodzy Państwo. Sokół Marcinkowice przegrywa z Orłem Ząbkowice Śląskie 1-2 w 16 kolejce 4 ligi dolnośląskiej. Nieudana niestety ta inauguracja.
jesiennej rundy. Za dwa tygodnie, drodzy Państwo, widzimy się tutaj ponownie na stadionie w Marcinkowicach 18 marca. Będziemy